Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Psalm 121, wersety od 1 do 2. Pomoc z góry. Pewien lapoński hodowca reniferów zimową porą wybrał się ze swoim synem na przegląd szałasów na pastwiskach. Ponieważ skuter śnieżny, którym się poruszali, uległ awarii, zmusiło ich to do szukania schronienia. Nie mieli jednak ze sobą wystarczająco dużo żywności, więc opuścili szałas, w którym się znajdowali, i wyruszyli w drogę powrotną, pokonując zaspy śnieżne. Opadli jednak z sił i utknęli w jednej z nich, a mocno padający śnieg wkrótce ich całkowicie przysypał. Krótko przed nastaniem ciemności z przelatującego nad tym miejscem helikoptera ratownicy jak zwykle bacznie obserwowali rozpościerającą się pod nimi białą, pokrytą śniegiem równinę. Głośny warkot silnika obudził chłopca, który wydostawszy się spod śniegu, począł energicznie machać rękami i wołać: „Tatusiu, jesteśmy uratowani!” Ratownicy niezwłocznie wylądowali i zabrali obydwóch w bezpieczne miejsce. Może i my jesteśmy jak te powyżej opisane osoby. Oddalone, zziębnięte i wyczerpane, które nie mogą same siebie uratować. Biblia mówi, że bez względu na to, jak daleko odeszliśmy od Boga, i tak jesteśmy umarli w naszych grzechach i upadkach. Porównaj Efezjan 2, rozdział 1, werset. Syn Boży widział z nieba ten nasz stan i przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Łukasza 19, rozdział 10, werset. Chrystus umarł, żeby uwolnić nas od wszystkiego, co trzyma nas z dala od Boga. On nie pozostawia nas na łasce losu, lecz szuka i ratuje. A w jaki sposób możemy znaleźć się w bezpiecznym miejscu? Przez szczere i otwarte wyznanie swej niemocy i prośbę o ratunek, to jest przez pełne wiary spojrzenie na Chrystusa.